Województwo Świętokrzyskie zaprasza. Oto jedna z propozycji pobytu w południowej części naszego regionu, na Ponidziu. Zacznijmy od małego, acz wsławionego w historii Polski miasteczka Wiślica, a konkretnie jego bazyliki mniejszej z listy pomników historii Polski. Oraz świetnego i jednego z najciekawszych w naszym kraju Muzeum Archeologicznego. Prawie 700 lat temu Kazimierz Wielki zatwierdził tu na zjeździe rycerstwa małopolskiego Statuty Wiślickie, jeden z naszych pierwszych pisemnych kodeksów praw. Później ten sam król w ramach pokuty za zlecenie politycznego zabójstwa ufundował wielką przeróbkę tutejszej starej romańskiej kolegiaty na najmodniejszy wówczas gotycki styl. Dziś w podziemiach bazyliki urządzono niesamowicie efektowne muzeum, które stosując najnowsze techniki wizualizacji obiektów udostępnia pozostałości obu poprzednich kościołów, w tym choćby jeden z najcenniejszych w Europie przykładów sztuki romańskiej, czyli słynną płytę Orantów. Przygotowano również unikatowy podziemny szlak wokół fundamentów obecnej budowli z fascynującymi opowieściami nawiązującymi do artefaktów archeologicznych pochodzących z prac badawczych w bazylice i okolicach. Natomiast stojąca do dziś budowla jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury gotyckiej w Polsce. Jej wnętrze, co rzadkie, posiada tylko dwie nawy, rozdzielone filarami wspierającymi ciekawe sklepienia palmowe. W ołtarzu głównym gotycka Madonna, pod którą modlił się Władysław Łokietek, a rusko-bizantyjskie freski w prezbiterium to ślad częstych wizyt Władysława Jagiełły. Kustoszem kolegiaty był kronikarz Jan Długosz, który ufundował krzepką renesansową dzwonnicę, tablicę upamiętniającą fundację Kazimierza Wielkiego, a przede wszystkim niezwykły zabytek. Dom dla 24 kanoników i wikariuszy, zwany dziś Domem Długosza. Wystawa w jego oryginalnych gotyckich wnętrzach przybliża dzieje tutejszej parafii, a imponujące piwnice goszczą bardzo nastrojowe lapidarium rzeźby. A teraz zapraszamy do niedalekiej stolicy Ponidzia, czyli Buzka Zdroju. Słynie z unikalnych wód siarczkowych, jednej z największych i najnowocześniejszych tężni solankowych w Polsce oraz parku zdrojowego, znajdującego się w czołówce listy najpiękniejszych w naszym kraju. Jego wizytówką jest gmach dawnych Łazienek, czyli sanatorium Marconi, wybudowane przez włoskiego architekta w połowie XIX wieku. To jeden z najpiękniejszych przykładów stylu klasycystycznego w Polsce. Pomyślany jako świątynia zdrowia, swoją harmonią, proporcjami i wystrojem nawiązuje do ówczesnych wyobrażeń o starożytnych budowlach publicznych. Wypełniony dosłownie tysiącami kwiatów ogród francuski w sąsiedztwie łazienek, przyozdobiony muszlą koncertową, aleją muzycznych sław oraz, jak trzeba, fontanną, przechodzi w dalszej części w bardziej swobodny Park Angielski. Jest on tak stary jak budynek łazienek, a o jego wygląd i spektakularny drzewostan zadbał jeden z pierwszych dyrektorów ogrodu botanicznego w Warszawie – Ignacy Hanusz. Obie części tworzą stary park zdrojowy, połączony prawie kilometrowej długości Aleją Marzeń, z rynkiem miasta i nieco dalej, z po-norbertańskim zespołem klasztornym. Na trasie alei znajdziecie mnóstwo kolejnych ciekawych miejsc, jak zabudowania uzdrowiskowe z różnych epok, czy artystyczną instalację z postacią lokującego miasto Leszka Czarnego w roli głównej. Współczesna część Parku Zdrojowego to przede wszystkim zdumiewająca rozmiarami, konstrukcją i kształtem tężnia solankowa o obwodzie 226 metrów z fontanną mgielną na dziedzińcu oraz tarasem widokowym. Programu tej części parku dopełnia multimedialna i wyjątkowo mokra fontanna, nowoczesny dom zdrojowy, fajny plac zabaw dla dzieci oraz linowy małpi gaj o kilku stopniach trudności. Jeszcze więcej ruchu i bezpośredniego kontaktu z przyrodą czeka w bliskości miasta. Dostarczą ich niesamowicie malownicze meandry Nidy,
To bardzo przyjazna rzeka, tocząca wody przez przepiękne, zamienione w parki krajobrazowe łąki, pola i lasy. Koniecznie wypożyczamy więc kajaczki w jednej z wielu tutejszych przystani. Zakładamy kapoki, wodujemy i ruszamy po przygodę. Relaks i ładowanie akumulatorów. Takich oto zróżnicowanych przyjemności dostarczą Wam wyprawy w Świętokrzyskie. Zapraszamy!